Tak, bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy po dwóch porażkach z rzędu i przyjechaliśmy się tutaj przełamać. Wiemy, jak gorącym terenem jest Słupsk, więc spodziewaliśmy się takiego meczu. I jestem bardzo szczęśliwy, że nam się udało go wygrać, po prostu. Mamy bardzo dobrą atmosferę w drużynie, dzielimy się piłką. Dzisiaj każdy wiedział, jakie ma zadania do wykonania i je wykonał w 100% dobrze. Lecimy dalej, bardzo będziemy celebrować to zwycięstwo, bardzo się cieszymy. Nie zatrzymujemy się. No tak, mieliśmy dobre momenty, mieliśmy też sporo przestojów. Myślę, że mieliśmy taki moment na przełomie trzeciej, czwartej kwarty, zdobyliśmy kilka punktów przewagi, 6-7. Niestety w takim meczu, który jest wyrównany i te zmiany prowadzenia są bardzo częste, to był myślę taki moment, że trzeba było tą przewagę utrzymać albo tam jeszcze z dwa razy dorzucić i troszeczkę ją powiększyć i to mogło nam zrobić mecz. Niestety nam się to nie udało, drużyna z Lublina nas doszła w tej czwartej kwarcie, gdzieś w połowie czwartej kwarty. No i później te kilka oczek, ta końcówka już każdy widział, że troszeczkę było ciężko nam, bo mieli cały czas przewagę dwóch posiadań i ciężko było nam się zbliżyć na to, żeby mieć na jedno posiadanie i do tego mieć piłkę w ataku, więc szkoda na pewno tego meczu, bo myślę, że to było dosyć istotne spotkanie dla nas, żeby złapać kontakt z tą na pewno pierwszą już ósemką, czy tam z pierwszą szóstką, bo ta tabela jest bardzo wyrównana. Dalej jest nic straconego, ale no, tak jak mówię, no, szkoda tego meczu. Mieliśmy bardzo dużo głupich strat, szczególnie w pierwszej połowie te straty były takie, że drużyna z Lublina zdobyła po nich, nie wiem, trener wspomina w szatni, chyba 17 czy 18 punktów do przerwy. I więc te straty wynikały z tego, że były bardzo proste i ciężko było po nich nawet wrócić do obrony. Po prostu drużyna z Lublina z kontry zdobywała te punkty i to był ten problem do przerwy. A w drugiej połowie też kilka takich momentów było, gdzie powinniśmy lepiej kontrolować piłkę. Myślę, że to był jakby najważniejszy dzisiaj czynnik do tego, że przegraliśmy spotkanie.